foje, foje da gusto. Podobno ta jest druga, co teraz. Generalnie gramy piosenki o miłości. Bo nic teraz innego w życiu nie obchodzi, bo miłość jest najważniejsza. Bo najfajniej jak się ludzie w życiu kochają, prawda? To jest najważniejsze. Kinga Tempest wkręciła się wiadomo czym do telewizji, do radia. Udziela wywiadów, robi karierę solową. Czy tak, można muszę kończyć. Dobrze, będę, ale no nie mogę być na 12.30, bo o 13.40 mam spotkanie z premierem. No tak, no tak, no. Dobrze, później. Zespole. To jest przeszłość moja, ja nie chcę się na ten temat odpowiadać, zresztą naprawdę nie mam czasu, czy pan nie widzi, nachodzi mnie pan w pracy i co pan się, że ja już tak będę... Niech proszę włączyć tę kamerę, no ja to jestem jedno pytanie. Proszę bardzo, ma pan 30 sekund, zregany z takim ręku. O co chodzi, proszę pana? Proszę pana, no to ja rozumiem, że one są rozżalone, wie pan, no nie wszystkim się tak dobrze zawsze układa jak mnie, no ale jeżeli ktoś jest naprawdę dobry, no to proszę pana, to zawsze jest zazdrość, są plotki, różnie to bywa, prawda? Barbara Bany zgarnęła całą Polskę po ostatnim koncercie. A była umowa, że dajemy na dla dzieci na dym, na... Z tym, dzieci z tym. Pamiętam. Z Parkinsonem. Nie, dzieci na białaczkę. Dzieci były na białaczkę. Z innego koncertu dawałyśmy na tym z Parkinsonem. Barbara Bany zgarnęła całą forsę. Twierdzi, że jest chora. Życzę Rożek Grubiana strasznie w konia, bo myśmy nakręcił tego kolesia. Miał całą... Nam. Miał zrobić tournée, a u nas nie... Nie wiadomo co też. Nie można nikomu ufać. Maggie Love. Tak, robi karierę. Maggie Love. Maggie Love zapoznała mężczyznę imieniem Wojciech. Dała się z nim związek małżeński i nam się to od początku nie podobało. Sukces sukcesem, ale widzi pan, jakie w tej chwili ja sukcesy odnoszę. Tamten to mogło się skończyć po roku, po pół roku. Zresztą z takimi kobietami no trudno współpracować, wie pan. Jedna chce robić karierę, no, druga rodzi dziecko, no jak, wie pan, no jak. A co to chciałam powiedzieć, że ten film z Kingą był beznadziejny i w ogóle się nie sprzedawa. W ogóle to jest przyjęcie do mojego filmu, pokazuje rewelacyjny tam... po prostu. Właśnie kończymy zdjęcia. Kinga pokazuje tam właściwie tylko ciało. Aktorstwo...
Żadnej tych. Medialnym, coś zupełnie fantastycznego. Rozwijamy się, mamy fantastycznych współpracowników. Kariera. Takie coś może dawać satysfakcję na 3-4 miesiące, no ale później, kiedy zaczyna się prawdziwa kariera, ja nie mogłam. Nie mogłam z tymi kobietami współpracować, wie pan. Aktualnie wylansowałyśmy nowy przepój. Żółta mema się nazywa. W odróżnieniu od białych. Tak, tak. Nagrywamy nową płytę solową. To będzie coś zupełnie innego. Klimaty takie bardziej więcej linia melodyczna, ciekawsza, więcej keyboardów, chłopaki takie fajne. Ale mamy świetny układ choreograficzny. Świetnie współpracujemy z taką świetną panią. Tak, proszę pana, no ale te kompozycje beze mnie stworzone to już nie to, no nie łudźmy się, że tylko ja miałam jakieś przygotowanie muzyczne w tym zespole. O, już jak jest, wiesz, zawsze będą miały do nas pretensje, one od początku były dobrze mówię. Tak, nie należy być sentymenty. W naszej branży po prostu to nie ma znaczenia w tym momencie, co one po prostu zazdroszczą. Jak to gorąco? Jagiellonian teraz należy do nas. Ja wymyśliłam swoją nazwę i tylko my mamy prawo używać. Jaki upał. Chciałam wszystkich naszych fanów chciałabym poprosić. Tak, hej, cześć. Ten tłoku nie robił, żebyśmy mogły przejść. Bo raz był taki straszny tłok. Pozdrawiamy fanów telewizji. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Spotkamy się na koncertach. Nie, zupełnie nie wiem, że już nie jestem kojarzona w tej chwili z tym zespołem, ale przede wszystkim z moją pracą i z moją karierą, która, jak pan widzi, doskonale się rozwija właśnie. Ja przepraszam bardzo, bo już mam spotkanie kolejne i kolejny program, kolejne nagranie, także bardzo, bardzo przepraszam. Dziękuję, to wszystko. Lada dzień. No już się spodziewałam w tym tygodniu. Potem tournée bursztynowym szlakiem, Kaszów, Liszki, Koleżyn. A potem to się zobaczy. No, mamy różne propozycje, ale nie chcemy zapraszać na raz. Nie, a poza tym niech to będzie niespodzianka dla naszych fanów. Spodziewajcie się nas wszędzie. Tyle. Natomiast... Twoje. Zosia. Twoje.